Namibią w 90 roku, Senegal ze Szwecją w 2002 i Gana ze Stanami Zjednoczonymi w 2010 roku. Dziś po raz 14 dochodzi do takiej rywalizacji i szanse mają właśnie Marokańczycy. Czy się przedrą do tej ósemki? Czy sprawią pierwszą niespodziankę tego mundialu w fazie pucharowej? I projektuje Baseny, wielbiciel Hiszpanii. Od ćwierćfinał zaczynamy, Gavi od środka. Aj, to różnicę, przewagę już w tej strefie, w okolicy pola. Amalaha, który się tutaj podłączył, Bufal. Simona, ale teraz Bufal zatrzymany tutaj w tej pierwszej z gwizdkiem Hakimi nad bramką. Z powrotem do środka, żeby tam koledzy zrobili coś, żeby przy piłce się... Każdy mecz może być ostatnim dla Luisa Enrique. Nie przedłużał. To tak młodzi piłkarze tam rządzą. Uwaga, nie przepuszczona piłka przez... Bo obrona Hiszpanii jest bardzo wysoko. Bufal, En-Nesyri! Naturalna, czy trochę przez trenera narzucana. Na Luisa Enrique. Uwaga, bo teraz jest pops! Rzutka za linię obrony, Marco Asensio, boczny. To są drużyny bez porażek. Dribbling Ferrana i strzał będzie do... Prostopadłą piłkę i Gavi jest po drugiej stronie własnej połowy boiska. Bufal, tym razem centralnie, blisko. Jest Bufal, Bufal, znów wygrany ten pojedynek, głowka i... Skuteczna, ale teraz zagranie w pole karne, Asensio. Jordi Alba, dobry pomysł, ale znów jest tam, no właśnie, wygranie jakiegoś tu pojedynku w tej strefie byłoby ważne. Za nisko, Alba ma najlepsze centry, zdaniem. Nie przystępuje tak. Nico Williams, przeszła ta piłka do Moraty. Atakuje Hakimi, Zabde i... Unahi. Unahi, ale jest daleko. Dani Olmo broni Bono. Lodego ucieka Rodriemu. Shedira nie utrzymał tej pozycji. Rzutka w pole karne, Sarabia! Macie rywala Sabiri, 1-0 turnieju, a teraz ważny karny. Hakim Ziyech, trzy wolne kroki. Nun i Simon. Busquets i Bono, będzie i Hakimi.